Cześć i czuwaj. Teraz rozmawiamy z Joanną Stąpel, szefową Biura Wędrowniczej Watry 2019. Cześć. Chciałabym zapytać, jak w tym roku wygląda praca biura? Tak naprawdę praca biura rozpoczęła się już rok temu, kiedy przygotowywałam formularz zgłoszeniowy i rozpoczynaliśmy zgłoszenia na tę Watrę. I to były początki. Potem śródroczna praca informacyjna, udzielanie odpowiedzi na pytania zainteresowanych patroli, a potem już praca z zakwalifikowanymi patrolami. No i wreszcie jesteśmy na Watrze, teraz już nie sama, ale z zespołem, świetnymi ludźmi. Prowadzimy biuro polowe tutaj na Watrze. Chciałabym się zapytać, czy spotkanie metodyków wędrowniczych wpływa w jakiś sposób na pracę biura? Wpływa. Naszymi zadaniami głównie, pierwszym ważnym zadaniem była rejestracja patroli i to było, odbyło się w środę. Natomiast codziennie rano ważnym zadaniem jest przeprowadzenie sprawnie zapisów na zajęcia i to jest nasz główny obowiązek. Natomiast rzeczywiście przyjazd gości na różne wydarzenia, bo to spotkanie metodyków wędrowniczych jest jednym z nich, odbywają się także inne spotkania, wprowadza wiele radości do naszego zespołu, bo przez cały dzień mamy co robić. Witamy gości, jesteśmy pierwszymi osobami na Watrze, których spotykają. Czy mogłabyś powiedzieć, czym zajmujesz się na co dzień? Jasne, na co dzień pracuję w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego. Wspieram studentów w znalezieniu drogi zawodowej. Tę pracę łączę z zawodem trenerki, prowadzę warsztaty i szkolenia z umiejętności miękkich, kompetencji cyfrowych. I czy to doświadczenie pomaga Ci w pracy na takim wydarzeniu jak Wędrownicza Watra? Zdecydowanie tak. Tu i tu wykonuję pracę z ludźmi. Jest to praca z ludźmi, z drugim człowiekiem. Ważna jest rozmowa, kontakt i w zasadzie to, co jest też wspólne dla tych obu, może nie profesji, ale zadań, to właśnie wspieranie tych ludzi, pomaganie. My tutaj w biurze rozwiązujemy problemy, patrole mogą zgłosić się w godzinach pracy biura, czyli od 8 do 22 i my na każdy problem staramy się znaleźć rozwiązanie. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.